Teraz przed Państwem wystąpi zespół Dudarki. W przyszłym roku zespół będzie obchodził 50. rocznicę swego powstania. Założycielem i nieprzerwanym kierownikiem jest zasłużony działacz kultury Republiki Białorusi Dmitrij Rowieński. Gratulujemy. Dlaczego Dudarki? Dlatego, że podstawą zespołu są dudki, jeden z drewnianych narodowych instrumentów. Na dudkach grają wszyscy członkowie zespołu. Bye.
Organizatorzy przygotowali dzisiaj dla nas tyle niespodzianek muzycznych i tyle wspaniałych rzeczy, że musimy trzymać się planu, żeby wszystko się nam, że tak powiem, zmieściło. Jeszcze tylko Państwa chciałem w imieniu organizatorów zaprosić, bo tak po mojej lewej stronie, tam mniej więcej na wysokości tego napisu Wielkopolskie Święto Mleka, jest też dla Państwa grochówka świeża. Dzisiaj proponują tutaj organizatorzy tą grochóweczkę. Są także animacje dla dzieci, jest wesołe miasteczko, więc serdecznie zapraszamy. A już teraz zapraszam na scenę zespół ludowy Osieczanki. Zespół istnieje 35 lat, kierownikiem zespołu jest pani Czesława Jabłońska. Yeah.
Szanowni Państwo, nasi dzisiejsi goście, za rok mleczarnia w Kole będzie obchodziła 90 lat swojego istnienia. Zrobimy tu jeszcze większy show, bo nasze ambicje są jeszcze więcej niż to, co dokonaliśmy dotychczas. Ja myślę, że żadnego z tych gości, którzy są dzisiaj, za rok nie zabraknie, a jeszcze przyprowadzicie albo jednego, albo dwóch, albo trzech członków rodziny. Czy możemy tak się umówić? Dziękuję bardzo. Miłej zabawy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Teraz o zabranie głosu poproszę kolejnego gospodarza dzisiejszej imprezy, pana starostę kolskiego, pana Roberta Krupidłowskiego. Drodzy mieszkańcy, zaproszeni goście, bo takowi też tutaj dzisiaj są, co nas niezwykle cieszy. Będziecie zapraszać pana prezesa Czesława Cieślaka, nie zapomnijcie. Musi być w lodówce maślanka, musi być serek wiejski i chleb posmarowany tylko i wyłącznie masłem z koła.
Nic zdrowszego nie ma na rynku w produktach mleczarskich. I tego jestem dokładnie dowodem. Pij mleko, będziesz wielki. Szanowni Państwo, parę słów wyjaśnienia, skąd święto powiatu kolskiego i święto mleka. Branża mleczarska tak naprawdę jest największym przemysłem na terenie powiatu kolskiego. To, co już powiedział wcześniej pan prezes. Tak naprawdę, owszem, sercem jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, którą pewnie dobrze znacie doskonale z jakości i produktów, które mają. Ale to są również kontrahenci, to są producenci mleka, bardzo dobrze i nowocześnie zorganizowane gospodarstwa rolne. To są producenci pasz i nawozów. To są producenci maszyn i urządzeń, które obsługują tak naprawdę całość tej produkcji mleczarskiej. Ale to jest również ukierunkowany mocno transport, który tak naprawdę działa w zakresie obsługi mleczarzy. Także szanowni Państwo, wszystkie gminy, cały powiat tak naprawdę jest zaangażowany w tą branżę. I 600 osób pracujących w samym zakładzie to jest tylko część ludzi związanych z branżą mleczarską. To jest ogromna rzesza bezpośrednich lub pośrednich partnerów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Stąd nie było innej możliwości i to będzie trwało, to już jest 7. edycja, by to wspólne świętowanie, święto mleka i powiatu kolskiego trwało razem. Cieszymy się bardzo, że Państwo jesteście z nami. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, wiele występów, a jak wiecie, gwiazdą dzisiejszego naszego spotkania, naszej uroczystości będzie pan Zenon Martyniuk i zespół Akces. Przepraszam, zawsze się mówi pan Zenon Martyniuk, a o zespole się troszkę mniej opowiada, ale poprawię się następnym razem. Życzę Państwu udanego spotkania, bawcie się z nami i bawcie się ze sobą, czujcie się jak najlepiej tutaj i tak pan prezes powiedział, na 90-leciu widzimy się wszyscy razem i zabierzcie jeszcze kogo trzeba, bo na pewno będzie to udana impreza. Wszystkiego najlepszego. Teraz poproszę o zabranie głosu naszych szanownych gości. Poproszę pana wojewodę wielkopolskiego, pana Zbigniewa Hoffmana. Przepraszam, to pan poseł Witold Czarnecki ma też dla nas list do przekazania, także zapraszamy pana posła w tej chwili na scenę. To jest list od pana premiera. Dzień dobry państwu. Mam zaszczyt odczytać list pana premiera Mateusza Morawieckiego, jaki wystosował do nas tutaj do koła. Koło dnia 24 sierpnia 2019 roku, prezes Rady Ministrów. Organizatorzy i uczestnicy Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie tutaj, w Centrum Wielkopolskiego Mleczarstwa, to niezastąpiona forma promowania polskiej żywności. Cieszę się, że Wielkopolskie Święto Mleka gromadzi nie tylko mieszkańców Powiatu Kolskiego, ale też grono gości i turystów, smakoszy doskonałego polskiego nabiału. Jesteśmy dumni z polskiej zdrowej i smacznej żywności, trafiającej na stoły całego świata, spełniającej najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. To nasza narodowa marka i powód do satysfakcji. Świadczy o tym najlepiej prezentacja dorobku i osiągnięć miejscowych mleczarni, których stoiska mogą Państwo dziś odwiedzić. Szanowni Państwo, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do ciągłego rozwoju branży mleczarskiej w Wielkopolsce. Przekonaliście Państwo Polaków i swoich partnerów gospodarczych, że rodzime firmy mogą stać się rozpoznawalne i konkurencyjne, że polskie produkty mleczne nie mają sobie równych. Organizatorom festynu życzę dalszych sukcesów, zaś wszystkim uczestnikom radosnego rodzinnego świętowania. Serdecznymi pozdrowieniami, Mateusz Morawiecki. Bardzo dziękuję. Poproszę o wystąpienie pana wojewodę wielkopolskiego, pana Zbigniewa Hoffmana. Dzień dobry państwu, panowie posłowie, pani starosto, panie prezesie. Szanowni państwo, trudno, żeby na Wielkopolskim Święcie Mleka i Święcie Powiatu Kolskiego nie pojawił się wojewoda wielkopolski, czyli moja skromna osoba, reprezentant rządu, ma obowiązek wręcz, ale także przyjemność, żeby pojawić się na takich spotkaniach. Jest Państwa tłum, czy jest to bardzo radosne. Ja wiem, że Państwo czekacie niekoniecznie na mnie, tylko na kogoś innego, ale to dość oczywiste. Natomiast, Szanowni Państwo, myślę, że ważne jest to, ja dzisiaj przyjechałem do lidera.
No to jest lider, absolutny lider. Jesteśmy na pudle, jak mi pan powiedział, pan prezes powiedział, w branży mleczarskiej, w pewnych sferach tej branży, natomiast jesteśmy absolutnym także liderem. Wielkopolska jest liderem i to jest powód do dumy. Myślę, że wszyscy powinniśmy być z tego bardzo zadowoleni. Rzeczywiście warto pamiętać o tych produktach, które są tutaj wyrabiane, tutaj są produkowane. Warto wspierać spółdzielnię mleczarską, bo to jest nasza duma. I to jest, myślę, najważniejsze przesłanie dzisiejszego spotkania. A przy okazji jest to także święto powiatu, panie starosto, i o tym też warto pamiętać, dlatego że starosta jest gospodarzem powiatu, więc oczywiście należy go wspierać w tej codziennej pracy. Ale dzisiaj, proszę państwa, my nie jesteśmy najważniejsi. Najważniejsze jest dzisiejsze święto i najważniejsze jest to, żebyście państwo się dzisiaj dobrze bawili. Więc ja już nie będę dłużej gadał. Wszystkiego dobrego. Poproszę o zabranie głosu pana posła Leszka Galembę. Szanowny panie prezesie, panie wojewodo, panie pośle, panie starosto. Szanowni państwo, uczestnicy dzisiejszego święta. Zasiadając w Komisji Rolnictwa wraz z ministrem rolnictwa sprowadziliśmy gałęź rolnictwa do gałęzi strategicznej państwa. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo żywnościowe. To jest zadanie ministra rolnictwa, Komisji Rolnictwa. Wsparcie i ochrona, ochrona rynków rolnych. Na to czekają rolnicy, również producenci. Producenci też potrzebują nowe rynki zbytu. To wszystko się dzieje tu i teraz. Producenci otrzymują wsparcie, rolnicy otrzymują wsparcie. Konsumenci potrzebują stabilizacji cen, ale również producenci, czyli rolnicy, potrzebują stabilizacji cen. I w tym kierunku działamy. Między innymi minister ochrony środowiska wprowadził program wapnowania gleb, który ma właśnie przeciwdziałać suszy. Bo przecież susza jest klęską. To wsparcie nadzwyczajne. W ubiegłym roku z Ministerstwa Rolnictwa, z naszego rządu, było ponad 2 miliardy 300 milionów złotych. To właśnie minister Kowalczyk od 1 września dla każdego gospodarstwa, dla każdego rolnika będzie mógł skorzystać z programu wapnowania. I również minister Krzysztof Ardanowski wprowadził program, z którego rolnicy będą mogli skorzystać na budowę zbiorników retencyjnych, aby przeciwdziałać suszy. Również na zakup możliwości nawadniania naszych pól, czyli na deszczownie. To wszystko będzie się działo i programy będą uruchomione od 1 września. Ja jako poseł tej ziemi, ziemi kolskiej, pragnę naprawdę podziękować państwu, a na ręce pana prezesa składam serdeczne gratulacje za rozwój tej firmy. Na ręce całej załogi, wszystkim rodzinom, pracownikom Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wyrazy ukłony i szacunku. Te produkty sprzedają się pięknie na naszych rynkach, ale również się eksportują. Dzięki właśnie zarządowi, dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa. Szanowni państwo, rolnicy, dobry czas dla polskiego mleczarstwa, dobry czas dla rolników, dobry czas dla Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie gospodarzom dzisiejszego święta, jak również naszym szanownym gościom za to, że zechcieli dzisiaj z nami być. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Poprosimy o brawa. Przychodzi mi zapowiedzieć kolejną gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Pani Ewa Olczak w branży muzycznej działa od niedawna, bo od 3 lat. Jednakże z dużym sukcesem, jak na taki krótki czas. Jest wokalistką, autorką tekstów i autorką muzyki, co stało się jej ogromną pasją. Głównie wykonuje utwory disco polo. Pierwszym znaczącym sukcesem było zdobycie przez Zenona Martyniuka 1. miejsca na festiwalu w Ostródzie z napisaną przez nią piosenką Wakacyjne Cuda oraz wiele innych, w tym do reklamy napoju Zenek Energy Drink.
Pisząc dla zespołu André, jego założyciel i wokalista Andrzej Marcysiak namówił ją do śpiewania i od 3 lat koncertuje z napisanymi przez siebie utworami. W ciągu ostatniego roku zebrała materiał na płytę. Przed Państwem Ewa Olczak. Potrzebujemy chwili tutaj na scenie, żeby zespół mógł się zainstalować. Ja może przeczytam, chciałem powiedzieć szybko, ale nie wiem, czy się uda szybko to przeczytać, bo chciałem powiedzieć, jakie nagrody, między innymi jakie nagrody otrzymał zespół. A więc główna nagroda Grand Prix za utwór Wyznanie na festiwalu w Ostródzie 97. Akcent!
dobry wieczór Państwu. Witam Pani wszystkich Państwa bardzo pięknie, bardzo gorąco i bardzo serdecznie, kochani. Dziękuję bardzo, że Państwo, kochani, tak licznie przybyliście na dzisiejszy koncert, ale na pewno, kochani, znacie Państwo doskonale nasze utwory, nasze piosenki, może nie w całości, ale refreny naszych piosenek na pewno, kochani, Państwo, znacie bardzo dobrze, a więc, kochani, wszystkich Państwa gorąco zapraszamy oczywiście do wspólnego śpiewania, także do wspólnej zabawy razem z nami. Dziękujemy. Zabiorę cię na dziką plażę, gdzie złoty piasek i skała mech. Wyznam ci szczerze to, o czym marzę. Zaplątał w twą sukienkę. Pewnie zazdrości, że ciebie mam. A ja zaśpiewam moją piosenkę. I w podarunku tobie ją dam. Kochana, wierzę w mi. Wracajmy to do Państwa na dobry początek. Jak się, kochani Państwo, bawicie? Jest OK? Wszystko dobrze? Super, kochani. Przed nami następna melodia. Następna piosenka, tym razem utwór zatytułowany Jak nam przed siebie. Thank you.
Sprzed lat, ale na pewno znacie Państwo doskonale przynajmniej refren, kochani, naszego następnego nagrania. Życie to są piękne chwile. Starsze nagrania, ale widzę, że Państwo kochani znacie też również nasze starsze rzeczy. Bardzo nas kochani to cieszy. A teraz przekorny los, kochani, to utwór, który na pewno znacie wszyscy Państwo doskonale, na pewno znacie refren, a już na pewno znacie Państwo bardzo charakterystyczną przyśpiewkę. Para, pa, para, pa, pa! Kochani, uwaga! Para, pa, para, pa, pa! Do nieba wysoko!
chce ze mną grać pokera. Raz mi daje, raz zabiera. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają. Los przekorny, znowu miłość. Dawara, papara, papa. Lato wokół nas.
Dzięki. Oczywiście była to bardzo wakacyjna, bardzo letnia piosenka, utwór zadowolony. Czekam na ciebie. Moi drodzy, jak się państwo bawicie? Jest dobrze? Super, ekstra. Dziewczyna ze snu, kochani, to nasza następna propozycja. Specjalnie kochani dla państwa. Którą możecie państwo znaleźć na płycie. Płyta, którą możecie z kolei państwo nabyć właśnie tu u pana Jacka. To jest utwór Dziewczyna ze snu na płycie Przekorny los, a Jacek też posiada w sprzedaży platynowe przewoje. To troszkę starsze klimaty. No, za teraz piosenka o oczach zielonych, moi drodzy, pan będzie to znaczy doskonale. Nasz następny utwór, właśnie kochani, bo państwa reakcje słyszymy i widzimy, kochani, wszystkim państwu, wszystkim mieszkańcom miejscowości Koło i okolice. Szczególnie tutaj, kochani, dla pani Bogusi, dla Arka, dla Klaudii, dla Roberta Golczyńskich z Russocic. Przestrę oczy! Właśnie, panie, chcę właśnie wszystkie, to wszystkie rączki w górze. Jak najwyżej, jak najmocniej. Śpiewajcie, panie, razem z nami. Thank you.
Nie będą właśnie piosenka Oczy w oczach zielonych. Oczywiście utwór Przez twe oczy zielone. I chyba właśnie, kochani, rzeczywiście właśnie ten utwór państwo znacie najbardziej, bo śpiewali się naprawdę, kochani, fantastycznie, ekstra, cudownie. Zresztą na pewno będzie, kochani, doskonale nasz następny utwór, a następna melodia to piosenka z roku 2000 dokładnie. Moja gwiazda!
dziękujemy. Ciao, cześć. Dzięki. Proszę Państwa, podziękujmy brawami Zenkowi, zespołowi Akcent. I poprośmy ich, żeby jeszcze zostali, żeby choć jeden utwór z nami zagrali. Jeszcze jest jedna prośba od Zenka, Martyniuka i zespołu Akcent. Proszę Państwa, pamiętacie, jak kiedyś chodziliśmy na WF i było kolejno odlicz? Chcielibyśmy sprawdzić, ile nas jest, jakbyśmy mogli kolejno odliczyć od mojej lewej. No właśnie, tak myśleliśmy, że to będzie ciężka sprawa, więc jeszcze raz pokażmy, bo my w kole takiego doświadczenia z tak dużą ilością, z tak dużą publicznością nie mamy, ale Zenon Martyniuk ma, więc pokażmy mu, że koło naprawdę potrafi bić brawo. Dziękuję bardzo. Kochani, na zakończenie mamy dla Państwa jeszcze jedną melodię, jeszcze jedną piosenkę, jeszcze jeden utwór dla niej. Piosenka, kochani, ile tam zostało jeszcze do końca wakacji? Około tygodnia, tak? A więc to już, kochani, ostatnie, to już są, kochani, ostatnie poddrygi wakacji i widzę, że ostatnie poddrygi mojego mikrofonu tutaj, ale nie wiem, co się dzieje przez cały czas. Jakieś, panie Zbyszku! Miało być znakomite nagłośnienie i jest, za wyjątkiem właśnie tego mikrofonu jednego. Znaczy, mikrofon jest dobry, bo mikrofon jest mój, ale coś tutaj, wiadomo jak to jest z elektroniką. Nakładają się jakieś dwie fale, teraz powymyślane, jak to Pawlak mój, te durackie wymysły, tak? I wszystko jest oparte, kochanie, właśnie tutaj na... I nawet dmuchawy od dymu są zasilane elektronicznie, elektrycznie, kochani, ale to wszystko się nakłada bezprzewodowo. Tak więc, kochani, nasze tutaj na... Wprawdzie chyba wszystko jest powłączane, ale gdzieś tam ktoś coś tam nam zakłóca. Kochani, jeszcze jedna melodia na zakończenie, na dobranoc. Ostatni krótki list, kochani, piosenka kończących się wakacji. Jeżeli znacie Państwo na programie, to znacie doskonale refren, kochani, naszej następnej piosenki, to już na dobranoc, na zakończenie. Ostatni krótki list. Wszystkie wodnie w górę, wysoko bez wyjątku, jeszcze wyżej, tak, jopa!
Dziękujemy. Cześć. Dziękujemy. Proszę Państwa, organizatorzy przygotowali na dzisiaj wiele atrakcji. Ta grupa. Poprosimy gminę Kłodawa. Też widzimy gminę Kłodawa. Gmina Przytecz. Gmina Babiak. Gmina Chodów. Gmina Grzegorzew. Gmina Kościelec. Jest, widać, też mocna grupa. Gmina Koło. Jest gmina Koło, witamy serdecznie. Gmina Osiek Mały. Witamy. I gmina Olszówka. Jest Olszówka. I Szczecin jest. Brawo. Brawo Szczecin. Proszę Państwa, ja przypomnę, wymieniliśmy wszystkie gminy powiatu kolskiego, jest 11 tych gmin. Wymieniłem je w takiej kolejności, że najpierw była gmina miejska, gmina Koło, potem były trzy gminy miejsko-wiejskie, czyli gmina Tombie, Kłodawa i Przedecz, i kolejne 7 gmin to gminy wiejskie, alfabetycznie wymieniając: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kościelec, Koło, Osiek Mały i Olszówka. I Szczecin oczywiście! I Szczecin dzisiaj jest. Szczecin to prawda nie jest w powiecie kolskim, ale widzę tam jeszcze pana starostę, może spróbujemy to jakoś połączyć. Proszę Państwa, także przypominam, że organizatorami dzisiejszego naszego spotkania, czyli Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego, jest Powiat Kolski i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole. Ja jeszcze zanim się tutaj kolejny zespół przygotuje i przedstawi, to może kilka słów o Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, bo myślę, że jest o czym mówić. A więc spółdzielnia powstała w 1930 roku, tak jak mówił dzisiaj, pewnie nie wszyscy z Państwa byli od początku. Jak mówił pan prezes Czesław Cieślak, za rok będziemy obchodzić okrągłą 90. rocznicę istnienia tej mleczarni. Sztandarowym jej produktem jest kow proszku, który jest eksportowany na cały świat. Należy tutaj zaznaczyć, że kolskie mleko w proszku pełne, odtłuszczone, natłuszczone tłuszczem roślinnym otrzymało godło promocyjne Teraz Polska. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole w ciągu roku przerabia ponad, uwaga proszę Państwa, ponad 314 milionów, tak, nie pomyliłem się, milionów litrów mleka, z czego 99% jest w najwyższej klasie, czyli klasie ekstra. Do najbardziej rozpoznawalnych produktów w regionie, jak również w całej Polsce, ja bym się pokusił i też zapytam pani ze Szczecina, czy one kiedyś jadły serek wiejski z Koła. Także już teraz mogę powiedzieć, że serek wiejski z Koła jest znany wszędzie. Chyba nie ma tutaj na placu osoby i pokuszę się, że nie ma w Polsce osoby, która nie próbowała chociaż jednego produktu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Jak mówił też wcześniej pan starosta, pan Robert Kropidłowski, on pił mleko z Koła i jest taki wielki. Potwierdzeniem najwyższej jakości produktów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole są liczne wyróżnienia, takie jak Poznaj Dobrą Żywność, Teraz Polska, liczne złote medale międzynarodowych targów poznańskich Polagra Food. Jej gwarancją jest wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000 oraz standardu BRC. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole jest przedsiębiorstwem z wieloletnim, prawie 90-letnim doświadczeniem. Od roku 1930, w którym powstała, ciągle się rozwija swoją działalność, dostosowując do zmiennych warunków ustrojowych, gospodarczych oraz społecznych. Do dziś zachowała swoją spółdzielczą formę działalności. Od 1992 roku prezesem zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole jest pan Czesław Cieślak i dzięki jego dużej wiedzy, specjalistycznym zdolnościom organizacyjnym i kreatywności rozwój spółdzielni ciągle trwa. Ja też z tego miejsca chciałem Państwa zaprosić na strony internetowe
www.osmko.pl i stronę Powiatu Kulskiego, na strony facebookowe Powiatu i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Można ich tam znaleźć. Też serdecznie Państwa zapraszam. Potrzebujemy jeszcze chwili tutaj na scenie, żeby porobić to wszystko, co przygotowane, proszę Państwa. Yeah.
dzieci dzisiaj lubią na ręce. Wszyscy w kole lubią to na ręce. Pięknie. Otóż 15, ale nigdy nikt mi nie zrobił takiego zdjęcia, jak jestem na Telebimie. Zróbcie mi zdjęcie na Telebimie, jak jestem akurat na nie i przyślijcie mi na Face'a. Zaproście mnie Mariusz Jumper i przyślijcie mi, bo nie mam. Dobra, wyślę płytę. Obiecałem wszystkim płytę. Masz rację, wszystkim obiecałem płytę. Wszystkim obiecałem płytę. Raz, dwa, trzy, leci! Dobra. Bo to właśnie ona wciąga mnie w tę słodką grę.